dla młodych drzew. Musi być. Dzisiaj ta pierwsza klasa wieku, jak my to mówimy, to są drzewa w wieku do 20 lat, bez osłony górnej, zajmuje 2–3% powierzchni nadleśnictwa. To jest za mało. Szacuję, że około 5% jest schowane pod tym rozrzedzanym lasem. Starym. Natomiast tak naprawdę tego powinno być około 15%. Czy to prawda, że ostatnie 5 lat są wyraźnie większe wycinki w lesie? Tak, nie 5, tylko 10. Mniej więcej 30 parę lat temu podjęto decyzję, że ze względu na duży opór społeczny możemy sobie pozwolić na to, aby ograniczyć gospodarowanie w lesie do minimum ze względów społecznych. Zrobiono to... Przepraszam, że przerwę. Mówimy o lesie... O tym naszym lesie, tak. Nie o lesie w sensie w kraju. Nie, mówimy o tym, co nas mówimy cały czas o lasach tutaj. Dobrze. Podjęto decyzję, tak? Wtedy ten las miał średnią wieku 66 lat. Ta pierwsza klasa wieku, o której mówiłem, że dzisiaj jest na poziomie 2–3%, była reprezentowana na poziomie 12–15%. I trzeba sobie jasno powiedzieć, wtedy również robiono tu zręby i były również prowadzone takie rębnie, my to nazywamy częściowe, kiedy nie wchodzimy jednym zrębem, jednym cięciem, tylko właśnie po kawałku, również były wykonywane. Ale zdecydowano się, żeby tego nie robić. Jaką mamy sytuację dzisiaj? Średnia wieku tego lasu w nadleśnictwie średnio wynosi 90 lat, a w oliwie 100. Szacowana średnia wieku lasu na koniec roku 2024, czyli tego nowego planu urządzania lasu, który aktualnie jest konsultowany, będzie wynosiła 103 lata. Pomimo tego, że zakres prac nie zmniejszył się odnośnie tego, co działo się w tym dziesięcioleciu. Przepraszam, mówię tutaj, tak, chciałbym zwrócić uwagę Państwu, średnia wieku, padło tutaj takie określenie. To nie oznacza, że cały las jest w tym wieku. Czyli, że mamy do czynienia, prawda, z wahaniem się tego wieku, prawda? To chciał Pan powiedzieć, bo to ważne, tak, żeby nasi słuchacze też to wiedzieli. Ale trzeba mieć świadomość, że na ten wiek średni składa się las w różnym wieku. Tak. To właśnie chciałem to podkreślić. To, co powiedziałem, więc musi być tam miejsce zarówno dla tych starych drzew, które mają 150 czy 200 lat, ale musi być też miejsce na młody las. Dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy ten młody las dzisiaj będzie zajmował 5 czy 10%, to coś tam się odnowi. To jest duży problem. To, co my dzisiaj robimy, żeby troszkę zniwelować ten efekt, staramy się te cięcia ostateczne, może tak powiedzmy, tak? Kiedy stare drzewo znika, rozciągać w czasie i prowadzimy je nie tak, jak to jest zgodnie ze sztuką leśną, w lesie gospodarczym. Żeby zakończyć w przeciągu 15, góra 20 lat, staramy się to robić 30, 40, a w niektórych fragmentach i dłużej. Zależy od tego, jak postępuje odnowienie. Kiedy mówię o tym, że mamy zderzenie profesjonalizmu z emocjami, to na pewno nie chodzi mi o to, żeby kogokolwiek tutaj obrażać. Tylko chodzi mi o to, że te procesy są trudne, łatwo je się tłumaczy na schematach, natomiast w konkretnym fragmencie lasu one niejednokrotnie przebiegają odmiennie od tego, co ja tutaj powiem. Możemy się spotkać w lesie i udowadniać sobie, że tutaj to jest inaczej niż ja mówiłem. Tak, bo las to jest żywy organizm.
i reaguje w taki sposób, w jaki mu odpowiada. Ale zgodzimy się co do jednego, że ten las, ten ekosystem, jako ekosystem, wszelkie działania człowieka to tak jak zadanie rany. To, że ten las sobie poradzi, to wiemy, że Państwo wytniecie całkiem ten las i nikt nie postawi tam bloków, nie zabetonuje, to on potem kiedyś wyrośnie. Natomiast co do tego możemy się zgodzić, powiedzmy, w sferze przyrodniczej, to tak może tak mówić. Tak, ale chciałbym to uzupełnić jednym pytaniem. Biorąc pod uwagę, że las będzie się tu odnawiał tylko i wyłącznie naturalnie, a na hektarze tych dużych drzew będzie powiedzmy 500, to kto przejdzie przez burz tych drzew, którym się nie udało, w liczbie 990 tysięcy. Są takie miejsca, gdzie rzeczywiście nie dało się przejść. Pięknie wyglądają, przyznaję. Pięknie to wygląda. Ale mówimy o różnych, to takie suplementy, ja bym... do widzów i słuchaczy, jeśli można, przepraszam, jeszcze króciutko. Gdyby nie to, i tu się pewnie zgodzimy, że ta ingerencja człowieka przez te ostatnie 40 lat była znikowa, to dziś prawdopodobnie nie byłoby co pozyskiwać, prawda? Nieprawda. O, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Wiedzi Pan, że przez te 40 lat, w których tu się nic nie działo, to uważa Pan, że... Tu nieprawda, że tu się nic nie działo. No, tu się niewiele działo. Ale mniej się. Znacznie mniej. Trzeba powiedzieć, że... Natomiast to, z czym mamy teraz problem, bo to jest problem nie tylko dla Państwa, ale również dla nas, to jest efekt kumulacji pewnych zaniechań, które zostały zrobione wtedy. Można to było zrobić inaczej. Natomiast powiem też szczerze, łatwo jest mi to mówić z perspektywy człowieka, który podsumowuje decyzje, które były podjęte 30 parę lat temu w zupełnie innej sytuacji. To też trzeba mieć taką świadomość. Ja bym chciał wrócić, bo Pan, bardzo mi się podobała tutaj pana sposób podejścia do tematu i Pan bardzo konkretne pytania zadał, czy Pan się czuł usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Bo w kontekście pytań, które Pan zadał, ja bym chciał zapytać Pana Leśniczego, czy w sytuacji, kiedy mówił Pan o tym, że de facto tych, którzy wykonują dla Was usługi, rozumiem, szukacie na wolnym rynku. Tak. Czy można, czyli rozumiem, że w trybie przetargowym, w zgodzie z ustawą o zamówieniach publicznych, poszukujecie tego wykonawcy. Czy można w tych uwarunkowaniach wpisać na przykład ograniczenia dla korzystania z tak ciężkiego sprzętu, które takie zniszczenia robi? Bo rozumiem, czy to jest możliwe? Bo rozumiem, że to jest jakby przede wszystkim dość istotna kwestia, że ten obraz zniszczenia przez ten ciężki sprzęt jest jaki jest. I rzeczywiście, czy można szukać tego wykonawcy przy zastosowaniu takiego wpisu w uwarunkowaniach, żeby on miał jakieś ograniczenia w sprzęcie? Ale tak sukcesywnie, nie powiem, że z roku na rok, to że się dzieje z dwulatki na trzylatkę, tak? Staramy się te wymagania odnośnie sprzętu, jakimi może dysponować firma, która przychodzi tu pracować, precyzować. Natomiast powiem, to nie jest tak, że jeżeli wrócimy do koni, to nie będzie zniszczenia w drogach. One będą. One będą, bo zawsze były. Wiele dróg, które dzisiaj tutaj istnieje, tych stokówek, które są takie głębokie, mają takie głębokie skarpy, powstały poprzez uruchomienie erozji w wyniku zrywki konnej. Dzisiaj staramy się stosować sprzęt, który nie wlecze, który nie wlecze tego ściętego drzewa po gruncie. Niestety on jest cięższy. Czyli mamy z jednej strony może coś nam się udało ograniczyć, natomiast z drugiej strony mamy inne zjawisko, jak chociażby powstawanie głęboki w kolei, z którym też mamy problem. Natomiast nie jest tak, że tego nie widzimy, nie staramy się reagować. Natomiast gdybym miał przybliżyć ten obraz do tego, co dzieje się w otoczeniu, w którym wszyscy mieszkamy, czyli w mieście, to jednak
duże prace w lesie w jakimś sensie przypominają plac budowy. No teraz na pewno. Jeszcze jedno, to było do mnie zwrócenie. Ja tylko jeszcze jedną rzecz krótką, właśnie z tego, co pan na leśniczym mi odpowiedział. Pan tu powiedział, jakie stosuje się metody, żeby ten las jakby uhonorować. On tu nie jest lasem takim po prostu tylko gospodarczym, ale jest ale to, co pan powiedział, że robi się gniazdowe wyręby, że się to rozkłada na kilka. To przecież to nie jest to, że to się robi tutaj, w tych lasach. To w tej chwili tak się we wszystkich lasach liściastych robi, o ile ja wiem, bo zręby zupełnie się robi tylko w lasach, w hodowli sosnowych takich lasów. Znaczy jest takie zalecenie, prawda? Jest takie zalecenie, żeby w każdym, nie tylko to, że to jest park tutaj krajobrazowy, w każdym lesie liściastym powinno się robić gniazdo, te gniazda powinny być małe, żeby tam nie zakłócić warunków świetnych i wtedy nie ruszy to wszystko i nie wyrośnie panu, jak będą małe gniazda, nie wyrośnie panu taki kij czy kiju patyku, który potem trzeba to czyścić, trzewieźć, trzeba robić i takie rzeczy. Jeżeli będą to małe gniazda. Natomiast ja chciałbym się zapytać, czym się różni na przykład ta gospodarka, że to jest jednak park krajobrazowy? Bo podejrzewam, że załóżmy tam po drugiej stronie Reny, tam gdzie jest Puszcza Darżlubska, podobne tam są przynajmniej niektóre lasy liściaste, to moim zdaniem tak samo się robi, bo to jest ten cały kompleks lasów promocyjnych. Ale tu trzeba pamiętać, że to jest, że to jednak jest park krajobrazowy i że tutaj jak gdyby wielu ludzi z miasta z tego chce w jakiś sposób korzystać. Ja również jakby estetycznie, prawda, a nie, że po prostu idzie tam jakieś tam zarośle. A raz póki ma 20-30 lat, to nie jest odbierane od ludzi jako las, tylko jako taki po prostu zagajnik, czy jakieś tam środowisko krzewiaste, tak? Idzie się do lasu po to, żeby być w starym lesie, prawda? I czy są jakieś, bo to, co pan powiedział, no to są ogólne zalecenia, jak teraz, żeby martwe drewno, żeby zostawiać w lesie, prawda? Kiedyś się czyściło las, teraz nie. Są pewne zmiany. To, żeby gniazdowo w lasach liściastych, ale to jest nie tylko las liściasty, to jest park krajobrazowy, prawda? I czy faktycznie to, co, czy parki, znaczy dyrekcja parku konkretnie tego, czy państwo bierzecie pod uwagę, czy po prostu macie tylko jeden jakby po linii tej leśnej, tak? To jakby wam narzuca Biuro Urządzania Lasu, Dyrekcja Okręgowa, Dyrekcja, czy też po prostu tutaj poziomo, bo moim zdaniem dyrekcje parków krajobrazowych zostały trochę ubezwłasnowolnione. Tak mi się wydaje. Tam też powinien być 20-letni plan, tak? Park powinna być rada parku, ale z tego, co ja z nimi rozmawiałem, mówię, no ale co my możemy? My nic nie możemy. Nic nie możemy, po prostu nikt nas nie słucha. Takie ostatnio do mnie przychodzą. Tak, ja posłuchałem pani dyrektor w rozmowie kilka dni temu, to nie ma nic do powiedzenia. Co więcej, pani dyrektor powiedziała, że nawet nie zwracacie się za bardzo państwo o to, żeby oni zdawali uwagi. To jeszcze do niedawna było powszechne, nie zawsze się z tymi uwagami do tych uwag ustosunkowaliście państwo, ale teraz z tego, co pani powiedziała, nie mogę wymienić imienia nazwiska, bo być może nie chciałaby, żeby to miało miejsce, ale rozmowy prowadzi już nie dyrekcja czy Miejskiego Parku Krajobrazowego z nadleśnictwem, tylko marszałek województwa wprost z leśnikami, co ich bardzo niepokoi, martwi. Takie stwierdzenie padło w rozmowie telefonicznej z panią z Gdańska. Ale czy to jest zarzut do mnie? Nie, nie. Bo nie rozumiem tego. Nie, chcieliśmy od pana dowiedzieć, czy pana gospodarowanie... To jest prawda, że zasady gospodarowania, które są stosowane w rejonie gdańskim, nie są jakieś super innowacyjne. Przyjmujemy podobne sposoby, natomiast to, na czym się skupiamy, to przede wszystkim to, aby okres odnowienia, który tak jak powiedziałem,
w lasach gospodarczych jest o wiele krótszy, tutaj maksymalnie wydłuża. Żeby jednak to młode pokolenie jak najdłużej miało osłonę starego drzewa. Teraz powiem może taki parametr, który gdzieś tam kiedyś się pojawił. Mieliśmy kiedyś takie spotkanie z panem profesorem Bruchwaldem, który określił, że ten las, gdyby miał funkcjonować jako las gospodarczy, tutaj powinno się pozyskiwać około 180 tysięcy metrów sześciennych drewna rocznie. Dzisiaj to pozyskanie jest około 100 tysięcy metrów sześciennych drewna rocznie. Tak? Bo to jest, myślę, parametr, który wszyscy tutaj rozumiemy. Mówi pan o nadleśnictwie, co? O nadleśnictwie. Czyli również o tych lasach, które są gdzieś tak. Tam na tu w Górki Wschodniej i tak dalej, to też pod pana kątem. Czy mówimy Wyspa Sobieszewska. Wyspa Sobieszewska, ale nie tylko, mówimy nie tylko o Trójmiejskim Parku, tak? Tylko o nadleśnictwie. Tak, ale na Wyspie Sobieszewska to jest. Bo te tam liczby, jak padają liczby, to dobrze jest wiedzieć, czego one dotyczą. No, oczywiście. Tutaj, no nie mam tutaj mapy nadleśnictwa, bo... No, ale mniej więcej wiemy. Tego, najlepiej byłoby zacząć. Myślę, że to też, oddaje istotę tego, na ile faktycznie lasom państwowym tak zależy, żeby gospodarczo eksploatować te lasy, czy tu koniecznie chodzi tylko i wyłącznie o drewno. Natomiast, jeszcze raz podkreślam, zdajemy sobie sprawę z tego, że tak wysokie pozyskanie budzi emocje. Staramy się temu przeciwdziałać. Innym ważnym kierunkiem jest pozostawianie fragmentów starego lasu w niektórych miejscach. Staramy się zwracać uwagę na to, aby w lesie pozostawało jak najwięcej martwego drewna, takie, które ma się samo rozłożyć, bo to jest las. Tak? Natomiast myślę, że wielu z nas też popełnia taki błąd, to nie jest park. Trójmiejski Park Krajobrazowy nie jest parkiem. Jak gdyby nie taka była istota powołania tej instytucji ochrony przyrody. Nie ma być ładnie zadbany. To nieprawda, nie. To nieprawda. Natomiast myślę, że oprócz fragmentów lasu, w których są prowadzone działania gospodarcze, tak, są również fragmenty takie, które, co do których nie macie Państwo zastrzeżeń. Dlaczego? Bo tam pewnie leśników przez ostatnich 10 lat nie było, wiele się rzeczy ułożyło, tak? Ale też prawda jest taka, że my tutaj musimy patrzeć w perspektywie nie roku czy dwóch. W lesie perspektywa to jest około 100 lat. Gdybym miał odpowiedzieć panu Wołoszowi na pytanie, ja przepraszam, jak to nie trzeba, to powtórzę, tak? Kiedy ten las się odnowi w takim kształcie, jak go dzisiaj widzimy, za 100 lat. To jest perspektywa, o której rozmawiamy. Natomiast ja się nie spotkałem z sytuacją, w której tereny leśne byłyby przeznaczane pod deweloperkę. Że one są chronione prawdą i tutaj nikt takich pomysłów przecież nie ma. Jest to jakaś obawa z części ludzi. Ja się nie, ale... Jak się podkopię, to ale się stało. Nie jest w swobodzie dyskusja, że stawiają bloki na linii lasu, tak? I o ten lęk chodzi. Nie, człowiek się nie wbija w las, ale pojawili się na przykład ludzie od nietoperzy, którzy podnieśli rwetes, że tym nietoperzom jednak będzie tam źle. Stąd te jakieś mniej lub bardziej uzasadnione obawy. Tak? Również mi, jako leśnikowi, posiadanie oparcia w ruchach społecznych, które akcentują potrzebę ochrony przyrody, przywiązywania większej wagi do tego, w jakich warunkach ta przyroda funkcjonuje i w jaki sposób człowiek, jako człowiek wchodząc do lasu, przykłada się do tego, w jakiej ona będzie kondycji, i to również jest na rękę. Tak jak każdemu leśnikowi. To, że czasem mamy rozbieżne poglądy na temat funkcjonowania pewnych rzeczy, nie znaczy, że musimy iść sobie nawzajem pod prąd.
Szanowni Państwo, ja myślę, że w zasadzie kwestie, które były poruszane, na pewno nie wyczerpują wszystkiego, ale pytanie, czy możemy sobie powiedzieć coś więcej. Pewnie i tak, ale pytanie, czy to nas do czegoś doprowadzi. Znaczy, ja myślę, czy miasto nas będzie wspierać. Ale ja może powiem tak, że Szanowni Państwo, problem lasu to nie jest problem tylko granic administracyjnych Gdańska. Nie mówiąc już o ustawie i zakresie kompetencji wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, tak dalej. Mamy jednak do czynienia z tworem, który daleko wykracza poza granice administracyjne poszczególnych jednostek poziomu gminnego. A więc tutaj w tej rozmowie na pewno brakuje kogoś takiego jak marszałek. Szanowni Państwo, i sama zwierzchność marszałka nad takim tworem formy ochrony przyrody jak Park Krajobrazowy, no szczególnie predestynuje go do tego, by jednak tworzyć to forum rozmów na ten temat. Szanowni Państwo, wszystkim zależy na tym, by ta gospodarka była prowadzona w sposób jak najlepszy. Państwo prezentujecie jeden pogląd, leśnicy prezentują drugi. Ja myślę, że tutaj jednak płaszczyzną, która próbowałaby to rozstrzygać, powinien być marszałek, bo to nie jest problem lasów, które są w granicach administracyjnych Gdańska, ale to jest problem też i Sopotu, i Gdyni, i Wejherowa. To są te miejscowości, które również myślę, mogłyby się w tę dyskusję włączyć. Ale tak jak powiedziałem, tutaj przywołujemy twór, który nie jest tu obecny, rozumiem, bo z Miejskiego Parku Krajobrazowego nikogo nie ma. Ale dobrze wiemy, że to, co się dzieje w Lesie Oliwskim, też ma wpływ, bo to są naczynia połączone, tak? Na to, co jest już poza obwodnicą, co już w granicach miasta Gdańska nie jest, nie wiem, czy to będzie Chwaszczyno, czy jakakolwiek inna miejscowość, czy też to będą Kolbudy, które są dalej na południe usytuowane. Wiemy, że mamy jednak do czynienia z pewnym tworem, który jest ciągły i wykracza poza granice administracyjne poszczególnych gmin. I w granicach poszczególnych gmin nie da się tego jakby jednoznacznie rozstrzygnąć. Dlatego też myślę, że takim forum bez wątpienia poziom marszałkowski byłby o wiele bardziej właściwy. Natomiast jest ciągle, rozumiem, pytanie otwarte, znaczy propozycja do Państwa, czy nie chcielibyście jednak usiąść i próbować to w poszczególnych przypadkach omówić razem, no bo szczerze mówiąc, jeżeli mam po stronie osoby, które są odpowiedzialne za taką działalność, I chcę wierzyć w to, że ta działalność nie jest wykonywana jako cel sam w sobie, tylko by zgodność z prawem była. Ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że ta działalność ma też racjonalne podstawy. I myślę, że szukajmy tego kompromisu, bo być może, że tutaj chodzi bardziej o szczegółowy przepływ informacji, dlaczego to wyrąbano, dlaczego tamto i tak dalej. Bo tak przyjmuję propozycję, która padła zaraz na początku ze strony pana leśniczego. Czy to jest do zaakceptowania? To też, tak. Przepraszam, jeśli można właśnie, ja bym chciał, Marcin, żebyś ty się wypowiedział, bo to będzie ciekawy suplement do tego, co pan tak powiedział. Marcin Gliga, jestem członkiem Komisji Ochrony Przyrody Pomorskiego Porozumienia Krajowego. Ja się zawsze lubię posługiwać to, co napisali mądrzej się chodzi. Mam tutaj dwie takie książeczki, jedna to są materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, tom 6 poświęcony Miejskiemu Parkowi Krajobrazowemu. To jest ta właśnie pozycja. I na stronie 17 pan profesor Jacek Herbich z naszego Uniwersytetu między innymi taką opinię zawarł. Gospodarka leśna niedostatecznie uwzględniająca ochronę przyrody, prowadząca do zanikania rzadkich oraz wartościowych przyrodniczo zbiorowisk, a także stanowisk roślin, zwierząt i grzybów, ubożenia oraz zniekształcania flory i fauny. Ponieważ interesuje się od dawna przyroda, w szczególności grzybami, jeżeli zdobywam jakiekolwiek własne doświadczenie, wiedzę o stanowiskach jakichkolwiek grzybów, wszystko staram się przekazywać właśnie do Nadleśnictwa Gdańska, po to, żeby panowie wiedzieli, jakie cuda przyrodnicze są na terenie Lasów Oliwskich. I myślę, że ta nasza współpraca będzie się dalej rozwijać, bo uważam, że to jest jedna z metod, żeby ustalić jakiś plan ochrony, ale sensowny plan ochrony. Taki, który by chronił nas, tutaj gdańszczan, przed nazwijmy inwazją z Warszawy. Dlatego, że generalnie większość poleceń przychodzi od ministra środowiska i jest realizowana właśnie przez podległe jednostki, które funkcjonują w naszym rejonie. Czyli my jesteśmy w jakimś stopniu ograbiani
z naszych bogactw przyrodniczych przez Warszawę. Takie jest moje zdanie. Dobrze, czy... No nie wiem, czy pan, bo ja też mam, jeśli już tu jesteśmy, chciałem wykorzystać tam chwilę, kiedy możemy sobie porozmawiać, ja bardziej na poziomie tym emocjonalnym, pan na poziomie wiedzy, tak, który ja absolutnie nie kwestionuję. Pan użył sformułowania prowadzenie lasu niegospodarczo. I rozumiem, że... Takie rozumiem? Tak, no, że lasu niegospodarczo, że gospodarczo las się traktuje inaczej, niegospodarczo. I teraz pytanie jest moje takie, czy faktycznie istnieje takie pojęcie w nauce, jakim jest leśnictwo, jak prowadzenie lasu niegospodarczo i czy Trójmiejski Park Krajobrazowy można prowadzić jeszcze bardziej niegospodarczo? Bo pan przedstawił z punktu widzenia wiedzy cały ten wywód i o tych drzewach, o tych nasadzeniach naturalnych, I tym wszystkim. Pytanie jest moje takie, co by się stało, gdyby jeszcze bardziej prowadzić ten las niegospodarczo, czyli jeszcze mniej go ciąć niż się tnie teraz. Powinno się ciąć 180, tnie się 100, a powiedzmy jakbyśmy zeszli, nie wiem, do 50, tak, tysięcy metrów, bo to było w tysiącach, tak, metrów sześciennych, czy w milionach, nie, w tysiącach, tak. I czy, co by się wtedy stało z tym lasem? Czy oczywiście, no nie chodzi mi tu o jakiś wykład akademicki i rozrysowanie tego wszystkiego, tylko czy byłaby możliwa taka gospodarka? Nie z punktu widzenia ekonomii, pytanie, tylko... Pytanie jest takie, do jakiego poziomu chcielibyśmy zejść? Ile by to kosztowało? Musimy mieć też taką świadomość, że dopuszczenie do tego, aby las się stale starzał, rodzi się też z pewnym ryzykiem, które akurat w tym miejscu uważam jest istotne. Kiedy wchodził obecny plan urządzania lasu w roku 2005, nadleśnictwo miało bardzo duże zaległości w wykonaniu cięć. Czym to się objawiało dla nas? Co dla nas było problemem? Wykonywaliśmy wtedy pozyskanie drewna po całym lesie, takiego sanitarnego jak złomy, wywroty, suche, na poziomie 50-60 tysięcy rocznie. To się uspokoiło mniej więcej w roku 2010, kiedy już faktycznie tego sporo. Tak naprawdę musieliśmy wyciąć to, czego nie daliśmy rady wyciąć w poprzednim operacie, bo tego drewna było za mało. Tak? Czy taka będzie sytuacja, gdybyśmy teraz powiedzieli, że nie, dajmy sobie spokój, oliwie tniemy połowę, robimy tylko suche drewno, tak? To co, usypa tylko i wyłącznie. Powiem, no ja nie jestem wróżką do końca. Pewne podsumowania, które przedstawiłem, też były oparte na analizie dokumentów przeszłych, tego co się wydarzyło. Nie potrafię określić teraz, do jakiego poziomu moglibyśmy zejść, gdyby przyjąć tylko takie zagospodarowanie lasu. Natomiast musimy mieć świadomość to, co tutaj też padło, co prawda jako jeden z zarzutów, faktycznie będzie to bardzo droga gospodarka leśna. Gospodarka parkowa, o jaką tutaj Państwo wnioskujecie, jest droga. Siłą rzeczy. Zdecydowane wejścia. Pytanie, czy to nie jest warte tych pieniędzy, bo dla przedstawicieli leśnictwa na pewno nie, bo jesteście jakby firmą. Ja dokończę. Tylko pytanie dla społeczeństwa. I czy czasem firmy pod tytułem Lasy Państwowe nie stać na to, by odpuścić sobie ten procent w sumie w skali kraju, nawet nie procent, bo to są pewnie promile, jeśli chodzi o całe powierzchnie zalesione w Polsce, czy nie stać Lasów Państwowych na odpuszczenie sobie tej gospodarki takiej książkowej w tym rejonie? Czy to nie jest tak, że pod przystyłkowej... No, ale ja chciałbym... Ja dokończę. Moment. Bo
tego, co pan przedstawił, pod koniec komuny, bo wtedy lasy państwowe ugięły się pod jakby sprzeciwem miejscowej ludności, co jest przedziwną sytuacją. Nie było. Bo nie wiem, dlaczego w tamtym okresie miałby się ktoś słuchać po prostu ludków mieszkających tam w Oliwie. Może byli to prominentni bardziej ludzie, nie wiem. W każdym razie, no teraz jakby tej woli nie ma. Rozumiem, że są pewne zaległości, które według nauki o lasach powinno się nadrobić i wykonać, ale pytanie, no, czy nie stać nas na to czasem, czy nie powinniśmy sobie odpuścić po prostu tego rejonu tak gospodarczo i go prowadzić jeszcze mniej gospodarczo, po prostu tak jak to... To może inaczej, ja sprecyzuję może to pytanie, ja zadam tak, no, może najpierw zadam takie infantylne pytanie. Jaki byłby koszt odnowienia tego stanu sprzed tej godziny? Jak ogromny musiał być ten koszt? Gdybyśmy chcieli nagle, żeby te drzewa stały ponownie, trzeba, żeby je przywiozły specjalne maszyny, wiem, że takie istnieją. Jaki byłby koszt tego? To jest pierwsze pytanie. Dobrze, to takie pytanie tylko, bo mówię tutaj, że chciałem powiedzieć może niefrasobliwie, że wartość istniejącego lasu społecznie jest znacznie większa niż to, co pan określa jako koszty, jako zarobione pieniądze i tak dalej. Ja liczyłem, panie prezydencie, tutaj się do pana odnoszę wprost i liczę na pana. Na pana prezydenta Adamowicza, który bardzo chętnie chciał się spotkać przed wyborami, natomiast no, teraz został pana na spotkaniu, nie chciał się z nami, jak rozumiem, spotkać, że będzie pan jednak. Ja zauważyłem, bo pan bardzo dobrze ocenił wystąpienie pana leśniczego. Liczę na to, że pochwali pan nasze wystąpienie i że będzie pan nas silnie wspierał ze względu na chociażby kwestie, które wspomniałem na wstępie. Ja chcę jeszcze raz podkreślić, tak? To są kwestie turystyczne, społeczne, te turystyczne, tak? Społeczne także, jeśli chodzi o kwestie powodzi w Gdańsku. Być może trzeba zlecić jakieś badania, tak? Ale to pan nadleśniczy prawdopodobnie potwierdzi, tak, że wchłanialność wody przez lasy znacznie większa niż przez miasto. Ja bym chciał zapytać jeszcze i podkreślić tutaj tą rzecz. Pan mówił, że średni wiek. Użył pan nadleśniczy takiego określenia średni wiek. Wypowiadam się nie jako leśnik, nie znam się na leśnictwie, ale troszkę się znam na przyrodzie, ponieważ chodziłem do szkoły i w szkole miałem taką nauczycielkę, która ekologię to strasznie nacisnęła. I pan nie odpowiedział na moje pytanie, nie powiedział pan, co będzie wyglądało, gdybyśmy zostawili ten las. Ja powiem szczerze, jeszcze raz chcę powiedzieć, po spotkaniu z panem dyrektorem, ja odniosłem panem dyrektorem szramę. Przykrością stwierdzam, na to, że to będzie początek dobrego dialogu. Ja odniosłem takie wrażenie, że stąd moje osobiste, bo być może ktoś inny, ja nie jestem człowiekiem zastąpionym, ja występuję tutaj w jakimś tam imieniu ludzi, którzy się przyłączyli do tego protestu, który rozpoczęliśmy, ale chcę powiedzieć, że nie jestem zastąpiony. Jeżeli ja przestanę się tą sprawą zajmować, zamknę tą stronę, to już chcę panu powiedzieć, że są już tacy, którzy równolegle prowadzą podobne rzeczy. Czyli to są pożary, które powoli się rodzą i będą się rodziły. Ludzie nie chcą na to patrzeć. Natomiast ja wyprzedzę pana, jako człowiek, który się nie zna, że ten las nie zawali się. To nie tak, że jak wtedy miał 60 lat, a teraz ma 150, to teraz już koniec. Jak pan nie wytnie tego lasu, to już ten las zgnije, rozwali się i koniec. Nie będzie tak, ponieważ to jest średnia. W każdym, to wie pan, też nie trzeba być fachowcem, żeby zobaczyć, że w każdym jakimś terenie leśnym są i takie drzewa, które mają 150, są takie, które mają 60, więc pewnie to, co ma 150, zawali się za jakiś czas i uschnie i będzie wspaniałym elementem ściółki leśnej i świetnym elementem do rozwoju różnych organizmów. Tak. Według tej książki Stare Drzewo w Lasach Oliwskich mamy półprost.
To jest informacja końcowa. Czy może będziemy z nią polemizować? Może konsekwencją stanu rzeczy. Około 141 lat. Dobra, nasz tam ja jedno zdanie, bo muszę się odnieść do tego, o czym mówił pan. No, po pierwsze, nie jest tak, że pan prezydent Adamowicz nie chciał się z państwem spotkać. No, niestety państwo wybaczą, ale no, ma szereg zadań, ale po to też jesteśmy my, by go reprezentować i co tu dużo mówić, w sposób utilitarny powiem, obsługiwać też te wszystkie wydarzenia, które przecież mają związek ze stroną merytoryczną. Czy pochwalę państwa wystąpienie? Oczywiście, że pochwalę. Proszę pana, tutaj z punktu widzenia ideologicznego myślę, że wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Natomiast trzeba jednak próbować racjonalnie oceniać pewną wizję, która ma być jakąś wizją docelową. Pan zakłada z jednej strony sposób naturalny funkcjonowania tego lasu. Trzeba sobie zadać pytanie, czy jednak nie jest on trochę sprzeczny z próbą wykorzystania też go w celach turystycznych, wypoczynkowych, przy takiej masie ludzi, jaka tu mieszka, bez względu na to, czy oni są z Warszawy, czy oni nie są z Warszawy. No, ale pytanie... Bo to jest też cała sfera gospodarki turystycznej. To jest kwestia nie tylko rekreacji codziennej, ale też i turystycznej, której jest określoną gałęzią gospodarki, która też jest podstawą ekonomicznego bytu tego miasta. I to jest na pewno walor położenia nadmorskiego, gdzie jest morze, ale to są też walory związane z lasem i tak dalej. Myślę, że tutaj i sądzę, że też tutaj mamy pełną jasność, że wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Rozumiem, że państwo twierdzą, że w sposób naturalny da się utrzymać pewne ciągi, szlaki i tak dalej. Rozumiem z drugiej strony, że jakby racjonalność utrzymania tego lasu wskazuje jeszcze co innego. Ale powiem tak, ja jeszcze raz wrócę do tego, o czym mówiłem chwilę wcześniej. Szanowni państwo, my nie unikniemy rozmowy na ten temat na poziomie marszałkowskim. No wybaczcie państwo, Gdańsk sam nie jest tutaj podmiotem, który winien ten problem rozstrzygać, bo tak jak rozumiem, to jednak jest gospodarka w całym nadleśnictwie. No. I twór, jakim jest Trójmiejski Park, jest tym, który podlega marszałkowi. Myślę, że tylko i wyłącznie trzeba spróbować to na tym forum z udziałem marszałka zrobić. Z przywołaniem być może nie tylko właśnie Gdańska, ale Sopotu, Gdyni i Wejherowa i nie wiem, co jeszcze, Kolbudy, jaka jeszcze tam gmina by weszła. A może dobrze by było właśnie, żeby Gdańsk, na przykład gmina Gdańska jakby wszedł jako promotor właśnie takich działań, żeby zainicjować. Tak, ale proszę państwa, a czy państwo próbować marszałka aktywizować w tej sprawie? Bo jeżeli jemu podlega Trójmiejski Park Krajobrazowy, to szanowni państwo, naprawdę my się czujemy w sytuacji wyjścia przed szereg. Przecież jeszcze raz powtarzam, no Gdańsk ma swoje kompetencje ustawowe, które są określone w ustawie o samorządzie gminnym. No i szukajcie tego poziomu, który w sposób znacznie bardziej racjonalny rozwiąże ten problem, a nie Gdańsk tylko z pozycji, nie wiem, ujmowanego jako nie wiem, mocarza czy wspaniałego. Szanowni państwo, Gdańskiem ma ten problem, ale to przede wszystkim jest problem marszałka. Ja myślę, że to jest forum, które powinno ten temat podjąć, a ja nie będę przywoływał marszałka. Panie marszałku, weź się pan za to. No, ja myślę, że bardzo byłoby dobrze, gdybyście państwo spróbowali jednak marszałka zaangażować w tę kwestię. Niech próbuje z punktu widzenia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zweryfikować to, co robią lasy państwowe i próbować ocenić. I na szczeblach jeszcze wyższych to ustalać. No, bo wiadomo, czy to nie jest tak, że miasto jako Gdańsk powinien też trochę reprezentować ludzi, którzy na tym terenie mieszkają i nie na zasadzie my nie chcemy wyjść przed szereg, tylko wyjść przed szereg i podejść do marszałka i powiedzieć mu, panie marszałku, przychodzą do nas ludzie z problemem, zróbmy coś. Bo nie jesteśmy w wojsku i nie musimy tu chyba zachowywać jakiejś ścieżki zgłaszania jakichś problemów. Szanowny panie, Gdańsk liczy ponad 400 tysięcy mieszkańców i myślę, że też są inne punkty widzenia. I z całym szacunkiem dla państwa, myślę, że mogą być zupełnie odmienne. A taki twór jak miasto działa w interesie wszystkich. I musi te interesy dobrać. Ale w tym momencie nie zadziała w ogóle. Pan mówi, że jedynie słuszną opcją jest państwa opcja. Nie powiedziałem tego, bo ja się na przykład... Ale dokładnie tak jest przesłanie, bo państwo mówicie, zostawcie ten las samemu sobie, niech on sam... Panie prezydencie, nie rozumiem. Nie pan, bo teraz nie mówimy o tym, czy... Może nie rozumiem. Może ale... się niejasno wyraziłem. Chcę powiedzieć to, że jeśli
pana punktu widzenia, jeśli miasto nic nie zrobi, bo ten uważa, że ma rację, ale przecież jest drugi, który nie może uważać inaczej i miasto nie podejmie żadnego działania, czyli nie zrobi nic. To jest często tutaj sposób działania, po prostu podniesienie rąk i powiedzenie, słuchajcie, spróbujcie sami. Może miasto powinno jednak pójść do marszałka i powiedzieć, panie marszałku, może oni nie mają racji, ale trąbią, cisną leśników na Facebooku, robią szum, może warto się temu przyjrzeć. To jest więc jeśli o to panu chodzi, to bez wątpienia tak zrobimy, tak. Wyślemy jeśli państwo jakiś link wskażemy marszałkowi ten link do tej dzisiejszej debaty i bez wątpienia zwrócimy uwagę na te kwestie, które państwo podnoszą, szczególnie w kontekście tego, że to jest twór pod tytułem Trójmiejski Partner Obrazowy, bo myślę, że z tego punktu widzenia trzeba próbować jednak weryfikować to, co robią Lasy Państwowe, które notabene chyba jednak mimo wszystko nie są spółką prawa handlowego, więc chyba nie, gospodarczy są... nie po to funkcjonują, wie pan, no w końcu też mają swoje zwierzchnictwo, w końcu jest jeszcze też sytuacja, w której jeżeli ktoś uważa, że jest całkowicie nieracjonalna gospodarka, więc sprzeczna z założeniami, interesem tego państwa, no to przecież jest jeszcze prokurator, prawda? Znaczy, gdyby patrzyli na konstytucję, to jesteśmy zwierzchnikami. Lasy Państwowe. Życzę powodzenia w takim rozumieniu państwa. Ja chciałbym tylko dokończyć. Oczywiście lasy nie są spółką prawa handlowego, ale nie są pro publico bono i nie działają za friko i dla wszystkich, że tak powiem, żeby roztrwonić swój majątek, który mniej lub lepiej zarządzają. No wiem, konkretny zarzut, wie pan. Nie, no ja nie zarzuciłem. Pan mówi, że trwonią majątek. Nie powiedziałem. Nie trwonią. Wręcz przeciwnie, są dobrze zarządzaną firmą, która spotkała się z oporem ludzi tutaj, tak jak się dyrekcja dróg i autostrad kiedyś spotkała z rozbudą. Też była grupa ludzi, która działała emocjonalnie, która coś wywalczyła. Nie mówię, że to jest druga rozbuda, ale chcielibyśmy osiągnąć jakiś efekt. Ja jeszcze chcę dokończyć kilka pytań, które może prezydenta zainteresują. Do pana Nadleśnictwa. Bo mówimy o ekonomii. I teraz może pan wytłumaczy mi z punktu widzenia przedsiębiorstwa, Lasy Państwowe, czemu służą i po co są budowane tak szerokie drogi w Lasach Oliwskich i na przykład wąska dróżka asfaltowa, spękana, która nie wiem, tam pewnie ze 40 lat temu była położona, została przerobiona na szeroką drogę, wysypaną gruzem, o co osobiście robiłem rzetes, że w lesie w parku krajobrazowym wysypuje się gruz, utwardzona gruzem, porobione zostały duże przepusty, które sprytnie odprowadzają wodę coraz to niżej, która pewnego dnia, jak wiemy, raz na 100 lat przychodzi jakiś większy deszcz, większa woda, po prostu tymi przepustami spłynie do miasta. I teraz pytanie, z punktu widzenia Lasów Państwowych i ekonomii, po co się robi te drogi? Czy tylko dlatego, że było na to jakiś budżet przewidziany i można je było zrobić, czy one są faktycznie tam po prostu potrzebne? Są potrzebne. Te drogi są potrzebne oczywiście przede wszystkim ze względów gospodarczych. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że nie tylko my z nich korzystamy gospodarczo. Korzystają z nich różne osoby. Odnośnie drogi, o której pan mówi, w którymś momencie pojawiło się zagrożenie, że no niestety ten asfalt nam zaczął płynąć i musieliśmy w jakiś sposób przebudować tą drogę, aby zabrać z niej wodę. To było takie zagrożenie. Tak czy tak, no może wie pan, no pan postrzega to inaczej, tak? Ja powiem, jak ja to postrzegałem, tak? I to, co dzisiaj nam tam jeszcze pozostało do zrobienia, czego nie ukrywam, jest kwestia położenia nowego dywanika asfaltowego, z powrotem przywrócenia tego. I to zabierze wodę z drogi, przecież to odprowadzi wodę wprost do dworu Oliwskiego, tam w ulicę, w tamte rejony. Po prostu ta woda spłynie, że tak powiem, mniej lub bardziej. Jak pan zauważył, tam są takie odstojniki po pokrach zrobione, liczymy, że część tej wody zostanie. No, część tak. Natomiast pozostawianie, droga służy do tego, aby się ją poruszać. Pozostawianie wody na drodze nie spowoduje, że będziemy mogli się nią poruszać. No dobrze, ale czy naprawdę z punktu widzenia ekonomii ten
ta budowa tej drogi jest uzasadniona? Sześciometrowej drogi z odwodnieniem po bokach. Pan mówi o odprowadzeniu wody. Ja uważam, że gdyby nie było problemu, można by poszerzyć spacerową, ale też tego się nie robi z punktu widzenia na to, że w przypływie, w momencie dużych opadów deszczu woda spłynęłaby tą ulicą prosto do doliny. I też to jest jeden z powodów, dla których się nie poszerza takich dróg i nie robi takich szerokich rzeczy. No nie wiem, czy to jest akurat ten powód, dla którego się nie poszerza spacerowa. Nie, jeden z, nie, na pewno nie. Każda taka tego typu droga ma system odwodnienia. Nie. Po każdej płaskiej. No ale tą wodę trzeba gdzieś zebrać na dole. Znaczy tutaj chciałem podać jeszcze o dwóch takich inwestycjach drogowych, ale to jeszcze jedno pytanie chciałbym takie zadać panu Bycinka. On jest tu 40-letnią letnich buków. Dostarczy zdjęcie, jeżeli pan zechce, to chętnie to się. Oczywiście wycinamy również 20-letnią. Tak, bezpośredniej granicy rezerwatów przyrody. Takie też mam inwestycje. Dolina Ewy, Dolina Strzyża. Na czym polega pytanie? Jaki jest to cel ochrony? No przecież to już pan powinien dowiedzieć, że skoro mówię o rezerwacie przyrody. Bezpośrednio od sąsiedni. Tak, bezpośrednie sąsiedztwo, tuż przy granicy. Jest droga za drogą, się proponuje wycinka. To nie jest o działanie w rezerwacie przyrody. Nie. Mówimy o bezpośrednim, nie mówię o rezerwacie. Chociaż mówię o bezpośrednim sąsiedztwie. Bezpośrednim sąsiedztwie. Chodzi o za drogą. Teren rezerwatu, tak przynajmniej są zaprotokowane dane. Wykonujemy tam niezbędne prace gospodarcze. A jak to się ma to... Szanowni Państwo, ja myślę, że tak. Bez wątpienia tutaj będziemy zwracać się do marszałka, aby ten temat podjął. Jeśli Państwo nam wyślą link, na którym będzie ta dyskusja dzisiejsza, to wskażemy mu, by miał okazję odsłuchać to. I myślę, że marszałek winien tutaj pewne działania podjąć. Szanowni Państwo, nikt też nie zwolni z odpowiedzialności nadzoru, jaki jest po stronie ministerstwa, bo to rozumiem, że Lasy Państwowe tam podlegają, a na pewno tutaj zakres naszej kompetencji i możliwości jest ograniczony. No to, i to nie ma nic wspólnego z wojskiem. Podejrzewam, że pan w wojsku nie był, ale tutaj no, na marginesie. Akurat tak? Przypominam, że część lasów polskich to są lasy komunalne. A jeszcze ostatnie, jeszcze z mojej strony naprawdę ostatnie pytanie, bo mamy przedstawiciela konserwatora tutaj, tak? Nie, to jest Wydział Środowiska, tylko który podejrzewam. Rozumiem, dobra, bo zostanie. Dobra, to nie ma. Nie, to można sobie zapytać, dlaczego od razu nie poprosiliśmy marszałka, jeżeli się trzeba było szerzej zastanowić nad tym, by to grono poszerzyć od razu, ale no... Znaczy ja też pytam, dlaczego nie ma pana ministra i ja będę o to zabiegał dalej. Ale do tej odpowiedzi z naszej strony pan by dostał. Znaczy nie, retoryczne pytanie, poczekaj Paweł, ja retorycznie zadaję pytanie, ponieważ to, jak pan wie, ta wypowiedź będzie w sieci. W związku z tym ja oczywiście wyślę link do pana ministra Otawskiego z prośbą o to, żeby zajął stanowisko, ale rzetelne stanowisko, godne tych ludzi, którzy się takim działaniem, jakie tutaj mają miejsce, sprzeciwiają. Ponieważ, jeszcze raz podkreślam, taka odpowiedź, jaka trafiła w odpowiedzi na interpelację, jest niegodna po prostu. Jest niegodna przed sprawdzeniem, przed przyjechaniem. Dobra. Nie wolno takich rzeczy zachować. Znaczy, na jasność. Zapraszam. Jakkolwiek by nie oceniać emocjonalność państwa wystąpić, to na pewno z całym szacunkiem do tego podchodzę, bo dobrze, że są osoby, które może czasami w sposób bardzo emocjonalny, ale być może, że w efekcie ostatecznym okaże się, że mają rację. Ja tego nie Także z pełnym szacunkiem dla państwa działań i tutaj nikt panie, w tej kwestii. Prezydencie, i taka ostatnia moje pytanie do pana, bo my się spotkaliśmy już z wicewojewodą, z różnymi ludźmi, którzy wszyscy mówią. No z marszałkiem też. Nie. Jeszcze. Ale nie, do czego dążę? Wszyscy mówią, że to nie jest w ich kompetencji, nie, oni za to nie odpowiadają, łącznie z wicewojewodą. I taka jest prawda. Z punktu widzenia ustawy o pewnej administracji, jak ona by się nie nazywała, to jest na pewno prawdą. Pytanie, czy władze lokalne nie mogą wykorzystać takiej drogi po linii partyjnej. Po prostu na waszych spotkaniach partii, która rządzi, zarządza, ma większość, czy po prostu ktoś tam nie może, powiem tak, może naiwnie i kolokwialnie wstać i powiedzieć, słuchajcie, no jest problem.
jesteście ze sobą po imieniu, zwracacie się do swoich ministrów, żeby jednak coś z tym zrobić. Proszę pana, ja myślę, że jednak partię trzymajmy jak najdalej od tego, bo no nie, no jeżeli bardziej upolitycznimy ten problem, to tym bardziej czarno widzę, no, jak to działać. Nie ma, ja nie jestem członkiem. Ja nie jestem członkiem. Ale organy samorządowe są. Ja bym partię trzymał z daleka. Próbujmy rzeczywiście szukać tych platform, które są o wiele bardziej kompetentne i właściwe. Tutaj jednak na pewno będzie marszałek, jednak tu się zgodzę, że prośba do pana ministra, by odpowiedział, gdyż próbował ocenić racjonalność działań lasów państwowych, jakaś nastąpiła i tu się odpowiedź państwu zapewne należy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.